Zacznijmy od tego, że to jest niesamowite docenienie tych zawodników lżejszych, bo wy akurat będziecie boksować w kategorii 63 kg, Michał zawodnik kategorii lekkiej, Michał Syrowatka zawodnik kategorii junior półśredniej. No tak się składa, że bezpośrednio poprzedzicie walkę wieczoru Tomek Adamek, Artur Szpilka. Tego dawno w Polsce nie było na takiej gali. Witam wszystkich. Tak, bardzo się cieszę, że mogę wystąpić przed główną walką. No już nie mogę się doczekać samej walki, bo jestem w świetnej dyspozycji. Przepracowałem bardzo dobrze wszystkie obozy, także jestem gotowy na sobotę. Jeszcze kilka miesięcy temu praktycznie wiązałeś swoją przyszłość z poważnym ringiem amerykańskim. Tak się złożyło, że musiałeś wrócić i trzeba powiedzieć, że to była chyba dobra decyzja. Myślę, że to był dobry ruch. Tutaj jestem teraz zawodnikiem Babylon Promotion i robimy trzecią walkę. Także wszystko dobrze idzie, zgodnie z planem. Mamy fajne tutaj plany jeszcze na przyszłość. Jestem zadowolony. Michał Syrowatka, to jest walka o panowanie pomiędzy tutaj dwoma dywizjami, kategorią lekką i junior półśrednią w Polsce. Witam wszystkich. Nie wiem, czy opanowanie, bo ciężko jest panować jednocześnie w dwóch wagach, tak? Także, no nie wiem, no na pewno walka będzie bardzo ciekawa, dwóch świetnych zawodników. Damy kawał dobrego boksu. Wy się znacie z kadry, bo też mieliście okazję boksować jako amatorzy. No jest, powiedziałbym, jakieś takie uczucie, że trochę inaczej się boksuje z kolegą, którego się zna? Nie, ja nie mam żadnych skrupułów, w ringu wychodzimy i się bijemy. Tak będzie.